niedawno ksiądz biskup sam przyjmował święcenia właśnie w biskupie, a teraz trzeba tych młodych. Jakie to uczucie? Czy to też jest nawiązanie do tych ważnych dni dla księży? Jak najbardziej. Jestem świeżo po własnych święceniach biskupich i ten trzeci stopień święceń, który już przyjąłem, zawsze przypomina mi ten początek właśnie święcenia diakonatu, które są włączeniem w tę wspólnotę duchowieństwa, równocześnie podjęciem służby, która już nie tylko jest wyzwaniem wynikającym z Ewangelii, ale jest wyzwaniem, które wynika również z sakramentu, które się przyjmuje. Diakonat jest takim sakramentem służby. I ten początek, który będziemy uczestnikami tego początku dzisiaj, jest dla tych młodych ludzi, myślę, rozpoczęciem nowego etapu życia, ale nie zupełnie nowego, ale przyjęciem zobowiązania wobec Boga i ludzi, tego, do czego my jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani w Ewangelii. Dziękuję. Dziękuję.